Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szósty dzień tygodnia z Ewangelią. Trwamy w uważnej analizie przypowieści o talentach. Z uwagą, z atencją wsłuchujemy się w Słowo Boże. Pragniemy jak najgłębiej wniknąć w Jego treść i w tej treści się odnaleźć, aby znaleźć inspirację dla naszego życia wiary, dla naszego pielgrzymowania w życiu wiary, w rozpoznawaniu siebie, w nauczaniu Jezusa. Zechciejmy jeszcze raz przyjrzeć się lekturze tekstu, który mówi nam o tym trzecim słudze. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Niech ten fragment będzie dla nas przestrogą nieużywania, niepomnażania talentów. Przypowieść o talentach sporo miejsca poświęca trzeciemu słudze, któremu także i my się przyglądamy. I podobnie jak czyniliśmy do tej pory, także i tym razem zechciejmy zobrazować postawę tego trzeciego sługi innym tekstem ewangelicznym. Jest pewien przykład, który znajdujemy w Ewangelii Świętego także Mateusza, który mówi o zakopanym talencie. Jest to zdarzenie z tak zwanym bogatym młodzieńcem. Mamy opis tej sceny w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 16 do 27. Oto to wydarzenie. A oto przyszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł młodzieniec: przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Scena z bogatym młodzieńcem również tragiczna. Mamy człowieka, który ma w sobie pragnienie życia wiecznego. I przychodzi do Jezusa z tym centralnym zapytaniem, centralnym dlatego, że Jezus właśnie po to się narodzi, aby nas wprowadzić do Królestwa Bożego, by dać nam życie wieczne. I ten młodzieniec przychodzi i pyta Jezusa, jak mam osiągnąć życie wieczne. A więc ma w sobie ten dar nakierowania na Królestwo Boże, na życie wieczne. Ma w sobie ten talent. I teraz ma w sobie to pragnienie i przychodzi do źródła, przychodzi do Jezusa. Jezus ładnie go konfrontuje, pyta go, czy ty wiesz, kogo pytasz, co dobrego mam czynić, aby trzymać życie wieczne. Takie zapytanie bogatego młodzieńca. Jezus mu odpowiadał: dlaczego mnie pytasz o dobro? Czy wiesz, kogo pytasz? Czy ta odpowiedź, którą ci dam, uznasz ją dla siebie za dobrą, podejmiesz ją? A więc ten dar, ta zdolność podążania w stronę Królestwa Bożego, czy jeżeli ci to otworzę, tą perspektywę, czy za nią pójdziesz, czy nie. To
Teraz Jezus ładnie stawia mu pierwszą wskazówkę, pierwszy drogowskaz, a więc dekalog, a więc przykazania. I ten bogaty młodzieniec już ma tą zdolność życia dekalogiem. On już to osiągnął. Teraz szuka czegoś więcej, chce pomnożyć radość swojego życia, chce bardziej swojemu życiu nadać kierunek, sens, treść. Teraz Jezus mówi, wiem, czego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy to młodzieniec usłyszał, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jest niebezpieczeństwo zatrzymania się tylko na darach materialnych, tylko na tym, co nas realizuje w tym wymiarze materialnym, doczesnym. To pomoże pomóc nam w pomnażaniu Królestwa Bożego, jeżeli pomnażamy te talenty, te wartości materialne dla Królestwa Bożego, nie dla dóbr materialnych, bo one nas nie nasycą. Możemy za nimi biegać, one mogą nas przywiązywać. I teraz wyczuwamy, że dla tego bogatego młodzieńca te wartości materialne, wiele posiadłości, które posiada, były dla niego wiążące. Były dla niego nieuporządkowanym przywiązaniem. Kiedy Jezus otworzył mu perspektywę, aby uwolnił się od tych przywiązań do rzeczy materialnych, do dóbr materialnych, on poczuł smutek, czyli przywiązanie, barierę wewnętrzną, której nie potrafił przynajmniej w tym momencie w rozmowie z Jezusem przekroczyć. Jezus nas ostrzega. Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Bożego. Bogactwo nie jedno ma imię. Także ten sługa, który ten trzeci miał to bogactwo, które go przywiązało, bogactwo jakiegoś zamknięcia, bogactwo niepodjęcia rozwoju, bogactwo stagnacji, stabilizacji, lęku, zamknięcia przed wprawieniem tego talentu w ruch. Grozi także to i nam. Te talenty materialne mogą nas przywiązywać do tej rzeczywistości tu i teraz, a ta rzeczywistość wcześniej czy później przeminie. Tylko Królestwo Boże ma wartość życia wiecznego. Tego bogatemu trudno wejść do Królestwa Bożego, a my pomnażamy dobra po to, aby tutaj na ziemi ukazywać wartości Królestwa, ale poprzez te dobra materialne my tutaj służymy i pomnażamy je dla naszego rozwoju i dla chwały Królestwa Bożego.